Oczywiście w pierwszym rzędzie 10. rocznica śmierci Jana Pawła II, najwięcej miejsca poświęca Janowi Pawłowi, rocznicy Rzeczpospolita. To jest kilka kolumn, prorok Solidarności, wielki artykuł, króciutka rozmowa z kardynałem Kazimierzem Nyczem pod takim hasłem, że słabo wzięliśmy do serca słowa papieża, gdy ostrzegał przed zagubieniem. Jak być bliżej Ojca Świętego razem przeciw skandalom, to o trzech pontyfikatach kolejnych. To jest Rzeczpospolita. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie wielki nieobecny artykuł Adama Michnika. I tutaj fragment chciałabym zacytować, dlatego że wszystkie obchody rocznicowe skłaniają nas do takiego dość jednostronnego spojrzenia. I wydaje mi się, że właściwie najistotniejsze, co dzisiaj możemy sobie powiedzieć i o czym powinniśmy dyskutować, to jest to, o czym pisze Adam Michnik na zakończenie swojego komentarza wstępnego. Niestety, Jan Paweł II stał się elementem zbiorowej popkultury. Cytowany bywa nieustannie, bez głębszej refleksji. Ta banalizacja i zanik namysłu nad jego dziedzictwem powodują, że staje się wielkim nieobecnym. Upamiętniony w setkach pomników, przestał być obecny w ważnych debatach. A przecież ten wielki człowiek nie był nieomylny. 10 lat powinno wystarczyć, byśmy się nauczyli, wyzwoleni od szantażu moralnego, rozmawiać krytycznie o Janie Pawle II. Dopiero wtedy zrozumiemy, jak wiele mu zawdzięczamy. Jan Paweł II nie zasłużył na zakneblowanie na kamiennych pomnikach. Ja tak myślę, że być może przyjdzie taki moment, żebyśmy przejrzeli te pomniki, dlatego że niektóre z nich są rzeczywiście obrazą pamięci Jana Pawła II i tych form upamiętnienia jest mnóstwo, ale niestety raczej zaśmiecają naszą rzeczywistość niż oddają cześć wielkiemu Polakowi. Także w dzienniku Gazecie Prawnej, żeby już tak skończyć, co kto o rocznicy, dekada pokolenia, którego nie było. Jakie wyzwania stoją przed Kościołem katolickim 10 lat po odejściu Jana Pawła II? Jego następcy muszą się zmierzyć z sekularyzacją, a nawet nieznajomością nauk papieża przez samych wiernych. Także trochę tych gorzkich i jednocześnie wskazujących, o czym powinniśmy rozmawiać i myśleć w przyszłości, komentarzy jednak jest przy okazji tej rocznicy.